Tak jak wam pokazałem tutaj życie z wnętrza tego zbiornika 90-litrowego, te głupiki Endlera, tak jak widzieliście, sobie żyją bardzo dobrze. Tu widać, że ten rogatek się rozrósł i on widać pomaga właśnie tutaj też przy produkcji tlenu. Te rybki się tutaj czują bardzo dobrze. Widać, że są tutaj żywotne w tym zbiorniku 90-litrowym. Mamy dzisiaj bardzo słoneczny dzień. Temperatura około 24 stopnie na powietrzu, a zobaczymy, ile tu jest zbiorniku. No widzicie, jest 25 stopni Celsjusza, także one sobie tutaj żyją w dobrych warunkach. Samce gonią samice i być może wkrótce się tutaj pojawi na rybek. To ja później też wam to pokażę. Także zobaczcie sobie, one tutaj pływają zadowolone. Tak jak widzicie, tutaj poziom trochę wody się obniża w tym zbiorniku, także doleję wody wodociągowej. Żeby za bardzo tutaj ta woda nie wysychała. No ale tak to jest, jak się hoduje rybki w środowisku naturalnym na powietrzu. Także muszę powiedzieć, że w tym zbiorniku 90-litrowym bez filtrów, bez żadnych wspomagaczy, to życie w tym zbiorniku tętni. I na razie jak ten eksperyment hodowli ryb akwariowych w sezonie letnim tutaj w Polsce na powietrzu, na razie spełnia tutaj wszystkie pokładane założenia.